Dobra zabawa i nauka idą w parze. Motor Praszka zrealizował projekt wspólnie z Lasami Państwowymi, którego celem było propagowanie wiedzy o lasach wśród dzieci i młodzieży. Na celu tu jest przybliżenie natury, przybliżenie tego, co nas otacza, zieleni naszym dzieciakom, jednocześnie promowanie zdrowego trybu życia, spędzania czasu na wolnym powietrzu. Czegoś nowego dowiedzą się i inaczej spędzają czas niż tylko granie w piłkę, tak? Mogą się wykazać, to co dowiedzieli się może w szkole, od rodziców. Dla uczestników przygotowano szereg zadań wymagających sprawności fizycznej oraz wiedzy. Rywalizacje zaczęli od testu wiedzy o lasach. Było w niektórych zadaniach ciężko, ale fajnie. Lubię grać w piłkę i sprawia mi to przyjemność. No takie drzewo było na początek i o fajnych zwierzątkach było. Nauczyłem się kilka nowych. Zgadywać, czytać i pisać, co to jest. Musieliśmy na przykład z szyszek zrobić boisko. Odbyła się w poniedziałek gra terenowa, gdzie naprawdę była wielka radość na terenie zalesionym. Było widać wielki uśmiech tych dzieciaków, jak się cieszyły z tego, że coś nowego ich spotyka. Też były testy o wiedzy o lesie, o zwierzętach, co też sprawiło im wielką frajdę. W projekcie brali udział przede wszystkim zawodnicy Motoru Praszka, choć do uczestnictwa zaproszone były także inne drużyny. Dzieci biorą udział w konkurencjach, tak samo w meczach. Cztery drużyny mamy. Myślę, że około godziny meczów przed naszymi dziećmi tutaj. Tutaj mamy puchary, medale dla dzieci, każdy dostanie nagrody. W piątek na zakończenie projektu rozegrano turniej piłkarski na stadionie sportowym w Praszce.